Boże Narodzenie jest i było jednym z ważniejszych, a może najważniejszych świąt w tradycji polskiej. Rytualnie rozpoczynała ten okres Wigilia 24 grudnia, a czas ten kończyło święto objawienia pańskiego, które przypadało 6 stycznia. Boże Narodzenie jest oczywiście świętem chrześcijańskim. Warto jednak pamiętać, że na przestrzeni wieków nawarstwiały się w nim elementy wywodzące się z różnych kultur, tradycji i religii. Wigilia była momentem przejścia pomiędzy wiejską codziennością wypełnioną ciężką pracą a czasem świętowania. Dzień ten postrzegano jako niezwykły, pełen mocy i magii. Wigilię można interpretować w kategoriach momentu powtórzenia czasu pierwotnego rajskiego stworzenia czasu wypełnionego miłością i pojednaniem. Był to czas też jedności pomiędzy ludźmi, Bogiem i duszami zmarłych przodków. W ten dzień wszyscy żyjący byli sobie równi: gospodarze, służba. Żebracy, dzieci i ubodzy krewni. Do wspólnoty tej włączano również zwierzęta, zanosząc im specjalny kolorowy opłatek i resztki jedzenia z wigilijnych stołów. Wierzono, że w Wigilię domostwa odwiedzają dusze zmarłych. Dusze te miały być pomocne w odkrywaniu przyszłości, ale też wspierać zabiegi związane z zapewnieniem sobie pomyślności. I dobrobytu. Stąd atmosfera ciszy, powagi i ostrożnego siadania do stołu. Również na stole wigilijnym pojawiały się wówczas potrawy i produkty, które były charakterystyczne dla wieczerzy żałobnych i zadusznych. Dlatego też można było na stole wigilijnym znaleźć bób, fasolę czy gotowaną pszenicę. Bardzo popularne były takie produkty na wigilijnym stole, jak mak, który był symbolem życia i śmierci i miał też pomagać w kontaktach z zaświatami. Miód, który symbolizował szczęście, a także grzyby, które były produktem wywodzącym się z lasu, czyli przestrzeni dalekiej, i innej, kojarzonej też z zaświatami. Wigilia była czasem wróżb i rozmaitych zabiegów, które miały zapewnić domownikom dobrobyt i dobre plony w przyszłym roku. I tak na przykład gospodynie na Kujawach kładły w oknie 12 łupin cebuli, do których wsypywały po odrobinie soli. Każda łupina symbolizowała jeden miesiąc roku kalendarzowego. Na drugi dzień rano sprawdzano, w której łupinie sól zwilgotniała. Ten miesiąc miał być deszczowy. Bardzo powszechnym zwyczajem było stawianie w rogach izb, w których miała miejsce uczta wigilijna, snopów zboża. Takie zabiegi miały gwarantować dobre plony w przyszłym roku i były dla rolników niezwykle ważne. Rościęłano też pod stołem słomę, wierząc, że chroni ona przed czarami i złymi mocami. Potem gospodarze z tej słomy wyplatali powrozy, którymi owijali drzewa w sadzie, po to, żeby w przyszłym roku było dużo dobrych, smacznych owoców. Co ciekawe, przyszłość, szczególnie tę matrymonialną, można było poznać w jeszcze jeden dzień Godów, a mianowicie w Sylwestra. W ten dzień panny wróżyły sobie na temat swojego przyszłego za mąż pójścia. I wróżby te były bardzo podobne do wróżb czasu Andrzejkowego. Bardzo popularną praktyką było lanie ołowiu do miski z zimną wodą, a potem sprawdzanie, jak wyglądają cienie rzucane przez zastygłe fragmenty ołowiu. I na tej podstawie próbowano odkryć, jak będzie wyglądała przyszłość dziewcząt. Aby przyszłość była pomyślna, a więc obfita w plony, stosowano. Magiczne zabiegi gospodarskie. Jednym z najbardziej znanych do dziś jest umieszczanie w domostwach zielonej gałęzi albo drzewka, symbolu odrodzenia życia, sił witalnych i zdrowia. Ten zwyczaj jest uniwersalny dla wielu kultur, sięga korzeniami starożytności. W greckich, rzymskich, a także starosłowiańskich praktykach noworocznych zielona gałąź była darem. Wierzono, że wraz z jej wniesieniem do domu wkracza do niego zdrowie, siły życiowe i wszelka pomyślność. Odpowiada to ludowemu przekonaniu o mocy sprawczej gestów ludzkich w okresie świątecznym. Wnoszona w wigilię i zawieszana u powały zielona gałąź czy wierzchołek Iglastego drzewka. Nazywane były w Polsce podłaźniczką, światem, sadem czy Bożym Drzewkiem. Ubierano je orzechami, piernikami, drobnymi czerwonymi jabłuszkami, wydmuszkami i opłatkiem. Miały one symboliczne znaczenie. Wydmuszki kojarzyły się z odradzającym się życiem i płodnością, orzechy i jabłka ze zdrowiem i miłością, a pierniki. I opłatki z dobrobytem. Jeżeli w czasie świątecznej wizyty kawaler y, usiadł pod podłaźniczką, a zwłaszcza jeżeli spożywał jej jadalne atrybuty, oznaczał tym samym y, swoje poważne matrymonialne y, zamiary względem panny zamieszkującej w tym domu. Pojedyncze gałęzie. Umieszczano także w stodołach, oborach i przy wejściach do chat, tak aby strzegły przed urokami wszystkich mieszkańców obejścia i pomnażały dobytek rodziny. Zwyczaj stawiania choinek na ziemiach polskich pojawił się pod koniec XVIII wieku. Na początku, przywędrowawszy z Niemiec, zadomowił się w miastach, później w dworkach ziemiańskich i domach małomiasteczkowych, a dopiero na początku XX wieku. Pod strzechami. Ozdoby choinkowe wykonywano od początku adwentu. Królowały wśród nich te wykonane z dostępnych materiałów, słomy, wydmuszek, piórek czy glansowanego papieru. Oprócz takich wieszano również jadalne ozdoby, takie jak drobne czerwone jabłuszka, pachnące pierniki czy opłatki, a także stoczki, czyli maleńkie świeczki w lichtarzykach. W połowie XIX wieku na ziemię polskie zaczęły napływać fabrycznie wykonane szklane kule, ozdoby z masy papierowej, kartonu czy tkanin. Były wśród nich małe aniołki, figurki tancerek czy żołnierzyków, małe grzybki i buciki. Jednak w domach wiejskich zwyczaj przygotowywania cacek, bo tak je dawniej nazywano własnoręcznie, przetrwał bardzo długo. Współczesne wzorce miały jednak wpływ na to, co pojawiało się na choinkach pod strzechami. W najuboższych domach, w roli bombek, występowały czasami owinięte w pozłodko ziemniaki. Równie niecierpliwie, co pierwsze gwiazdy, wypatrywano także wizyty kolędników. Różne grupy kolędnicze pojawiały się głównie w czasie szczodrych dni, czyli od drugiego święta Bożego Narodzenia. Do święta Trzech Króli. Jednakże już wcześniej, bo w czasie Adwentu, można ich było spotkać w północnych regionach Polski, takich jak Kaszuby czy Kociewie. Zwyczaj kolędowania sięga jeszcze czasów przedchrześcijańskich i jest związany z magią wegetacyjną. Natomiast sami kolędnicy byli postrzegani jako wysłannicy innego świata. Jakby postaci, które przybierali i maszkary, które często im towarzyszyły. Miały też określoną symbolikę, np. bocian oznaczał płodność, a koń, siłę i zdrowie. Kolędnikami byli zazwyczaj młodzi mężczyźni, najczęściej kawalerowie, ich wizyta miała przynieść gospodarzowi szczęście i dostatek więc każdy bardzo chętnie zapraszał ich do środka, mimo tego, że kolędznicy lubili płatać najróżniejsze figle, które nierzadko kończyły się nawet rozbitymi talerzami czy poprzewracanymi meblami. Kolędznicy składali domownikom dar w postaci życzeń, czyli obietnice szczęścia i za ten dar należało się odwdzięczyć, ponieważ tylko wtedy, kiedy została przeprowadzona jakby wymiana darów, życzenia mogły się spełnić. Dlatego przybyszów obdarowywano świątecznymi smakołykami, napitkami, a czasami też pieniędzmi. Innym rodzajem kolędźników byli szopkarze. Odwiedzali oni każde domostwo z najczęściej wykonaną przez siebie szopką i prezentowali swój program, który przypominał teatr Lalek. Tematycznie dotyczył oczywiście narodzin Chrystusa, jednak występowało w nim też sporo postaci z takiego codziennego życia. Na przykład strażak, kominiarz czy muzykant. Szopkarze, jako że chodzili też od wsi do wsi, dużo wiedzieli o tym, co dzieje się w okolicy, dlatego ich wizyta była nie tylko rozrywką, ale też cennym źródłem informacji i plotek. Ostatnią okazją do kolędowania w okresie Bożego Narodzenia było święto Objawienia Pańskiego, znane też jako święto Trzech Króli. Wśród innych grup kolędniczych na wsi pojawiali się wtedy. Trzej chłopcy najczęściej pochodzili z niezamożnych domów, mieli na głowie papierowe korony, twarze czernili sobie sadzą, często towarzyszyła im też gwiazda wykonana z drewnianych listewek, kolorowego papieru czy bibuły. Odwiedzali oni domostwa, składali życzenia, śpiewali kolędy, no i oczywiście prosili o datki. Święto Trzech Króli w wielu regionach kończyło obchody kolędnicze aż do ostatnich dni karnawału, czyli zapustów.